Nowe przepisy, które wchodzą w życie, na pewno utrudnią trochę życie pracodawcom. Pracodawcy powinni się do tego przygotować, bo będą nowe procedury, na przykład będzie praca sezonowa, która będzie przeznaczona dla niektórych sektorów gospodarki, rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. I w tym sektorze pracodawcy będą musieli korzystać tylko z tej procedury albo procedur ogólnych. Kolejne zmiany, które wchodzą w nowych przepisach od początku 2018 roku, to jest wzrost sankcji związanych z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców. I tutaj limity górne kary za nielegalne zatrudnienie rosną do 30 tysięcy złotych. Tendencje demograficzne pokazują, że musimy korzystać z napływu siły roboczej z zagranicy, dlatego że tych pracowników na polskim rynku pracy jest coraz mniej. W długim terminie, jakby ze względu na demografię i starzenie się społeczeństwa, także będzie coraz większa dziura. Tak naprawdę z cudzoziemców korzystają wszystkie sektory gospodarki. Nie tylko wybrane, cudzoziemcy są w rolnictwie, są w budownictwie, ale także pracują u nas w usługach.